sumie jak jest w polskich pociągach, każdy wie. Jebiekałem, ale w sumie to każdy się przyzwyczaił i udaje, że on nie czuje, bo inni też udają, to po co na debila wyjść. Wiadomo, jeżdżę PLK, nie żadnym gówno regio do piździszewa grzybia wola zachodnia. Też nie pendolino żadne na kiju. Sugerowanie, że biednego studenta informatyki, który sam sobie nawet na majtki nie zarobi, stać na to, żeby płacić 150 zł za przejazd 200 km i przeterminowanego to finka. Więc nie oczekuję luksusu. Ważne, żeby dojechać z punktu A do B, nie łapiąc po drodze rzeżączki albo innego krztuśca pieprzowego. Niestety, jak to zazwyczaj, karuzela jak się rozkręci, to przyspiesza dość wykładniczo i jedyne co się wtedy liczy, to po prostu się nie zesrać w majty. W tym przypadku moja przygoda rozpoczyna się już na peronie. Podjeżdża pociąg, Przemyśl na kiju, chuj, że miało być do Krakowa przez Olsztyn, jak jednak następna stacja Rzeszów Fabryczna i jedyne co można zrobić, to jechać albo kupić bilet za 150 zł. A w mojej sytuacji finansowej, no niby mógłbym, ale wtedy przez miesiąc jadłbym tylko kaszę masurską z Bysław, oddzielanią mechanicznie 80%. W sumie to jeszcze mógłbym nie jechać, ale okolica niepewna, to cóż, wolę dojechać do Grajewa niż co tydzień na dializy zapierdalać. Wsiadam. Chuj, jak zwykle strzał w potylicę, wagony ponumerowane są chyba, nie wiem, systemem dwunastkowym, bo najpierw 15, potem 18 z urwaną jedynką, a zaraz za nimi jakieś ruskie znaczki. Się też domyśl, do którego wsiąść, bo inaczej obudzisz się za 3 dni w drodze nad Adriatyk, strając do drewnianej bali. Jakimś cudem znalazłem swój wagon, wchodzę, no jak zwykle, tłumik jak po gościa niedzielnego, tryb zręcznościowy, czyli dostań się do swojego miejsca nie gniotąc genitaliów starszego pana śpiącego lub wypróżniającego się w korytarzu i reszty wątpliwego pochodzenia ludzkiej trzody bez rezerwacji. Myśl, żeby tylko żadne przyjeby nie stwierdziły, że chuj, no mam bilet, to se usiądę, bo przecież nie będę 3 godziny stał. Specjalnie kupiłem tydzień wcześniej, żeby mieć miejsce. Wybrałem przy korytarzu. Niby ludzie zapierdalają, ale jednak mniejsza szansa na to, że już zajęte, bo strona ICC upośledzona bardziej niż dzik ze szkolnej i lepszego miejsca ci nie da. Tylko na samym środku wybierze, żeby cię mógł każdy łokciem tykać. Otwieram mój przedział i lekki szok. Na pierwszy rzut oka brak jakichkolwiek oznak jakiegoś mocniejszego upośledzenia umysłowego współpasażerów. Nie śmierdzi? Jest okej. Gdzie moje miejsce? Oczy wędrują na numerek oznaczający moje siedzenie, potem niżej na jakąś starą kurwę, która 2 miejsca swoim dupskiem zajęła i czyta książkę. Złapałem ją za fraki, otworzyłem okno na korytarzu i wypierdoliłem tak, że Ostrołęki doleciała przynajmniej do powiatu tczewskiego. W sumie to niestety tego nie zrobiłem, czego żałuję do teraz. Zamiast tego zapytałem, gdzie jej miejsce. Ona odbełkotała, że gdzieś tam, ale tu obok niej wolne, to se niech siadam, jeśli mi to nie przeszkadza. Chuj, ale nie będę się spierać. Stara jest i tak pewnie na niedługo umrze, to niech się cieszy z nie swojego miejsca za 30 zł 83 groszy. Nie minęło 5 minut, a ta roszczeniowa pizda pyta mnie, czy nie zapaliłbym światła. Jebać, że mam do niego dalej, w sumie nikomu nie jest potrzebna, ale przecież ona czyta i się ściemnia, a akurat zapomniała baterii do noktowizora. Zapaliłem i myślałem, że będę miał spokój na resztę podróży, no bo czego się spodziewałem? Pakt nie agresji Polska-Niemcy, Ribbentrop-Mołotow, chuj wie który, zesrać się, a nie. Szybka charakteryzacja przedziału. Stara baba już znana. Jakaś pizda nierozpoznawalna. Pominę, bo nieistotna. Powiem tylko, że chyba najfajniejsza z całej ekipy, bo zaraz wysiadła. Student chuj wie czego rozwiązywał łamigłówki matematyczne ze zbioru profesora T. Łuby i G. Borowika. Jebało od niego krakowską podsuszaną są na 90% student. Parka jakaś, bez zastrzeżeń, tylko się przytulali. Typ jej nawet nie pakował łapy w majty, chociaż jego spojrzenie było tak wwiercające się w środek, że autentycznie dupa mi się zaciskała. Inna jakaś baba, lateksowe spodnie, futro i takie buty, że na bank lubi anal, ale w sumie nawet mordy nie otworzyła, więc też na plus raczej. I oczywiście puste miejsce, co w sumie dziwne, jak na pociąg w niedzielę o 18 z centrum dużego miasta do centrum większego miasta. Dojeżdżamy do stacji Tczew. Tu należy przedstawić Komarzycę. Młoda locha lat z 18. Blondynka. Tylko czarne brwi jak u Szopa i nos jak u Sfinksa przed amputacją. Jak oglądaliście Asterixa i Obelixa Misja Kleopatra, to Kleopatra też miała taki nos, dlatego Komarzyca. Na pierwszy rzut oka zwykła teść locha. Myślałem, że trochę przyjebana, bo jak chciała wejść do przedziału, nie jechała z nami od początku, to pokazywała tej, co później wysiadła, telefon i machała łapami, ale zlałem i słuchałem se łony. Usiadła, kozak. Mija chwila, ona wyciąga telefon i coś pisze. Chuj no. Niedojebana, bo pomimo tego, że łono zapętlony na 3/4 głośności, to słyszę dźwięk otrzymywania wiadomości i klikania w klawiaturę dotykową. No przecież kurwa trudno wyciszyć. Nie dojechaliśmy do następnej stacji, a do pizdy już ktoś dzwoni na Messengerze. Odbiera wideo,
I kurwa nagle zaczyna machać rękami jak popierdolona. Chuj, pierwsza myśl, albo nowy trak żabki wleciał, albo padaczka. Kutas do mordy, nogi 30 stopni i może nie zdechnie jako pierwsza, bo szczerze to obstawiałem tamtą starą kurwę o spadnięcie z rowerka. Okazało się jednak, że lepiej nie padaczka. MS Mosquito jest głucho niema. Gada przez telefon na wideo i macha łapą jak papież na orędziu zielonoświątkowym, a jakaś Grażyna jej odmachuje i kręcą te świderki łapami, aż powietrze zawirowało, przynajmniej chłodniej. Komarzyca nagle mnie jeb. Szmata łokciem, raz, drugi, czwarty, sakuje, bo to disabled. Nie będę się spierał, bo zaraz będzie ua, niepełnosprawnych szkaluje, pan proszę z nami. Za to ona kręci się dalej. W szypiwie euforii włożyła mi palec do oka i dalej kręci falafela łapami, gadając naprzemiennie z matką i chyba jakimś bolcem. W interwałach 5 minut czeka na telefon, 30 minut macha rękami, aż się zmęczy i kurwa z powrotem. Stwierdziłem, że no przesada, pójdę się przewietrzyć trochę, bo nie wytrzymam na tej dyskotece. Brakuje tego, żeby ktoś jeszcze zaczął się światłem bawić, a typiara z parki opierdoliła gałę studentowi. Przeszedłem się do kibla, bo po pierwsze fajnie podchodzić, a po drugie szczać mi się zachciało. Idę, no kurwa, klasyk. Kolejka, dwie osoby, dwóch Januszy, po cerze widać, że wątroba już nie tej świeżości, jebie pytami i to nie jakimiś normalnymi, tylko ruskimi albo jakimiś rotmalsami na kiju. Z klopa po 5 minutach wychodzi trzeci gruby junak, do tego jebiący alkoholem i gada do tych dwóch: patrzcie kurwa, jaki kibel! XD, no jak dla mnie to normalny, obszczany pociągowy. Dla nich kurwa niesamowite, jak to możliwe, że taki mały otwór zmieścił tyle gówna. Są stosunkowo małe w porównaniu do zwykłych, to racja, ale dlatego, że działają na zasadzie podciśnienia, a nie zalewania kału wodą z rezerwuaru. Typy się zachwylają, technologia jaka niesamowita, najpewniej przedwojenna. Nagle jeden wypada: no dobra, no ciekawe, czy moje da radę. Wchodzi, zamyka drzwi, nie było go ze 2 minuty, z kibla odgłosy, jakby się blacha od stali na żywca odrywała. Wychodzi zadowolony i wskazuje na to gówno. Ilość niesamowite, powyżej poziomu tego klozetu, już wtedy nie wierzyłem, że to wciągnie. To na spłuczkę, mówi, że jedziemy, naciska spłuczkę. Klozet nagle lekko się zalewa wodą i nic, nic się nie dzieje. Janusze pomrukują, że chuj. Tylko ten, co wcześniej srał i znał możliwości tego, pomrukiwał: zobaczycie się, zesracie. Nagle jak nie zaś się wiruje i nagle gówna nie ma. Oni zaczynają klaskać. Sam chciałem, ale w ostatniej chwili pomyślałem, że przecież nie jesteśmy w samolocie i nie będę wiochy robił, co jak kibla nie widziałem. W przypływie euforii i ogólnej radości tłumu Janusz dopiero srający. Całość odjebało się dosłownie w 10 sekund, ale wydawało mi się, jakbym miał paraliż, a wszystko odgrywało w spowolnieniu. Wyciągnął 200 mocnego Andriusza, wypił na hejnał, wrzucił butelkę do kibla i nacisnął spłuczkę. Dwójka Januszy rzuciła się od razu do kibla i przy akompaniamencie krzyków tylko: kurwa! Nie! Próbowali niezdarnie wyciągnąć butelkę z klozetu. Nieszczęśliwie te toalety działają tak, że najpierw zalewa woda, a potem dopiero włącza się mechanizm zasysania kału. Są ręce, ślizgały się im na butelce zanurzonej w wodzie od kibla. Nagle jak nie jebło, zdążyli tylko skoczyć, a butla pękła. Połowa szkła lata w powietrzu, a połowa szu! Do środka zasysnięta. Po króciutkiej chwili nieogarnięcia sytuacji idealnie, perfekcyjnie w tym samym momencie, co twarze dziadów zaczęły wykrzywiać kąciki ust w górę w ramach uśmiechu, jebło drugi raz. Przetarłem aż oczy. Fontanna kału na co najmniej 20 cm w górę. Wykurwiło pompę ciśnieniową. Cała podłoga kolokwialnie zasrana, nieubrudzona. Zasrana na całej długości, szerokości i również pewnie wysokości, gdyby było to możliwe. Pojedynczy kawałek półmokrego kału przyczepił się do lustra i zaczął majestatycznie zjeżdżać w dół, zostawiając jawny ślad swej dawnej działalności w tych rejonach. Smród nie do przeżycia. Janusze domykają na siłę drzwi i spierdalają stamtąd. Biedni ci, którzy przyjdą tam następni, bo będzie to przeżycie, myślę, porównywalnie do znalezienia cienia po swojej matce na jedynej ościałej ścianie domu. Nie powiem, byłem zdziwiony, ale jakkolwiek, co by nie było, to również rozjebany w środku i dusza tańczyła mi jawne, bo nie codziennie widzi się fontannę kału w pociągach TLK relacji Gdynia Główna Kraków Płaszów. Stwierdziłem, że przeżyć na dziś dość. Może się w przedziale uspokoiło. XD, przysłowiowego chuja do dupy. Komarzyca dalej breakdance rękami. Student skończył robić zagadki matematyczno-logiczne i zaczął grać w osu na laptopie. Tak kurwa w osu na touchpadzie. Stara pizda czytała książkę pod tytułem Wilki. Taka typowo podróżnicza o zwierzętach, napisana przez niezaspokojoną podróżniczkę Polkę, której nie stać na Azerbejdżan. To se pojechała do Zakopanego mieszkać w lesie. Moja matka kiedyś to czytała. W skrócie: sranie w krzakach, jedzenie gówna i opierdalanie gał góralom w zamian za oscypki. Ani to dobre, ani świarne, jakie drogie.
Parka sobie chyba gdzieś poszła. Mam nadzieję, że nie stwierdzili, żeby zaliczyć klopa w naszym wagonie, bo chyba srane nie będzie. Zrobili dwa wolne miejsca, są czas na matkę, też klasyk, ona i gówniak dar pizdę wcześniej, ale na korytarzu, bo matka równa się głupia i nie zarezerwowała sobie biletu wcześniej z miejscem, tylko stoi wraz z potomkiem. No czego się spodziewać od osoby, która pozwoliła na to, żeby ktoś jej się spuścił w pizdę? Wpierdalają się do przedziału i pytają, czy wolne. Ja się nie odzywam, bo po chuj, niech se siedzą. Student gra, komarzyca ma akurat przerwę w interwałach i by najchętniej odpowiedziała, no ale jest głucha, więc nawet nie zrozumiała i tylko cieszy mordę. Po chwili stara pizda wypaliła, że w sumie to nie, bo tu para siedzi, tylko akurat gdzieś wyszli, najpewniej pozwiedzać. XD, no i wytłumacz matce, no ale no Brian zmęczony i marudny. Zawsze mnie śmieszy, jak ktoś mówi, gówniak marudny, a kurwa, marudny, jak mu dajesz wszystko, czego chce i na co cię stać z polskich programów socjalnych, że się teraz nie dziw, że pizdy drze, jak mu nie pasuje. Usiądziemy. Na chwilę. My i tak za 6 godzin wysiadamy, to nawet nie zauważą, jak chwilę postoją. A w ogóle to wie pani co, Brian ostatnio wysrał się pierwszy raz samemu do wiadra. No kurwa, jakby ktoś chciał tego słuchać. Stara próchwa chwilę prowadziła konwersację, ale stwierdziła, że jednak fanfiki o sraniu fury w podkarpackim lesie są ciekawsze, są już tylko kiwała głową, przytakując jak nody i zanurzyła się w świat pięknych, wilczych penisów penetrujących bezkresne knieje. No to jak nie do niej, to matka musiała gadać z kimś innym. Z Brianem szczęśliwie. Chciałem sobie poczytać książkę, bo jebany rektor Pietruszko stwierdził, że się nudzimy, to fajnie by było nauczyć się klaskać na matryce. A ten gówniak tylko, niewygodnie, pić, jeść, spać. Mama, Jarosław kret nadciąga. Zero skupienia. Typiara zlewa, tylko go głaszcze po głowie i siedzi w telefonie, bo gówniak już chyba nie odpowiada jej poziomem intelektualnym, bo zbyt mądre rzeczy jak na nią pierdoli. Stwierdziłem, że zemsta za wkurwianie mnie się należy. Jako iż nie jestem zwolennikiem jedzenia w komunikacji, bo po pierwsze jebie, po drugie śmierdzi, a po trzecie ktoś też może być głodny i mu będzie przykro, no to unikam. Picia też, bo nie chcę potem latać do łazienki jak kot z pęcherzem do wspaniałych przybytków przeznaczonych do opróżniania pęcherza, do których też łapie się punkt pierwszy z zasad o jedzeniu, ale jednak gówniak zasłużył, nawet jeśli będę musiał później za 2 złote na centralnym wdychać opary panującego moczu. Wyciągnąłem frugo. Czarne. Napój bogów, nie jakieś zielone gówno. I pije. Sączę, oblizuje się. Gówniak patrzy, komarzyca patrzy. Reszta zlewa. Komarzyca patrzy się jak na debila, ale i tak mi tego nie powie. Za to gówniak nienawiść. Czysta nienawiść w oczach i wydar się niczym jakiś hemofiliotos w niebogłosy. Ja to chcę! Matka się oderwała od telefonu i łypie to na mnie, to na niego. Student na kurwia wosu, pizda nie wie o co chodzi. Komarzyca wróciła do breakdance'u jak Star Trek po 4 latach. Dodatkowo wydaje dźwięki, jakby srała, bo nie jest chyba świadoma, że inni ją słyszą, więc radośnie prycha, parska i wydaje inne dziwne, pocieszne onomatopeje. Zapierdolę się tutaj. Gówniak do matki, daj mnie to! Wrzeszczy, ona wyciąga 20 groszy i mówi do mnie, że odkupi zaczęte frugo. Kurwa, co? Po pierwsze, gdzie ja dostanę w pociągu między Chroboszycami a Pcimiem Dolnym frugo? Po drugie, mam ponad 3/4 butelki, to jest warte więcej niż jej miesięczna zapomoga od władz gminy Halinów, a przynajmniej złotówkę. Pizda się patrzy na mnie i mówi, no daj pan to dziecku, niech mu pan odpuści. No kurwa, całe życie ustępuje staruchom i innym pizdokleszczom w ramię zasady starszym się ustępuje, a to chuj, kto jest starszy? Chyba że to jakiś niesamowity przypadek Johna Filemona, a on ma tak naprawdę 80 lat. Stwierdziłem, że chuj, zaraz wysiadam, już wschodni, to niech ma. Inni pasażerowie już patrzyli na mnie jak na zwyrola, myślałem nawet, że komarzyca zaraz przemówi ludzkim głosem jak w Wigilię. Powiedziałem, że wezmę jeszcze jednego łyka i mu dam, żeby się nie zesrał w przedziale. Oblizałem cały ustnik, wziąłem jeden, najpotężniejszy łyk, także zostały typowe zlewki, za dużo, żeby wyrzucić, za mało, żeby wypić, i oblizałem jeszcze raz cały ustnik. Gówniakowi gula skoczyła do gardła na ten widok, ale i tak się ucieszył, że dostanie kolektywne piciu. Chuj, że niewiele. Wziął i zaczął to pić, ubrudził mordę w mojej ślinie i przechylił z nadzieją na zaspokojenie pragnienia niczym dziecko z Sudanu, którego starzy zbudowali wioskę 20 km od studni, dzięki czemu zapierdalał z dziurawym baniakiem przez pustynię tylko po to, aby teraz mieć możliwość zostać przyszłym mistrzem na 100 metrów dzięki wkurwionej matce. Gówniak uspokoił się i kontynuował wylizywanie resztek napoju bogów z zakamarków ustnika i nakrętki. Ja zacząłem pakować manele i kierować się do wyjścia, bo to już moja stacja. Tylko matka, która podejrzliwie się na mnie patrzyła przez ostatnie 2 minuty na odchodne, zapytała, czy przypadkiem mam opryszczkę. Odpowiedziałem, że przypadkiem mam, i spierdoliłem drzwiami.
Już z poziomu peronu zobaczyłem to, co będę pamiętał do końca życia. Matkę ocierającą Brianowi pysk i wyrywającą mu butelkę od frugo w akord towarzyszącemu temu łkaniu. Paralityczną komarzycę tańczącą w rytm techno na swoim siedzeniu i wykrzywiającą mordę w dziwnych grymasach. Starą pizdę zanurzoną w fantazjach na temat nieodżałowanych kudłatych przyjaciół oraz studenta dławiącego się ze śmiechu kanapką z podsuszaną krakowską. Nie wiem co, czy rozśmieszonego całą sytuacją, czy może jakąś zabawną anegdotką zawartą w książce profesora Borowika i Łuby, zaleconej nam, studentom informatyki, przez samego rektora Pietruszko.